No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry, czwartym już odcinku z gry Frostpunk 2. Jesteśmy, można powiedzieć, po prologu w tej pierwszej takiej prawdziwej misji numer 1. No i tutaj wielkie problemy mamy, zobaczcie, 114 zamordowanych przez brutalnych przestępców. Także tutaj naprawdę problemy mamy w naszym nowym Londynie. Przybywa nam ludzi, co prawda, ale sytuacja nie ma się kolorowo, bo nam też kończy się węgiel powoli. Tutaj zobaczcie, mamy tak naprawdę węgla na 22 tygodni w tej dzielnicy wydobywczej. W drugiej mamy na 36 tygodni, a więc powoli nam się kończy węgielek. Myślę, że pójdziemy sobie gdzieś tam dalej z odkryciami kolejnych złóż. Tutaj mamy, zobaczcie, Frostland. Co się dzieje? Przestępczość w mieście. Problem przestępczości w Nowym Londynie wciąż się pogarsza. Niedobór towarów może składać ludzi do popełniania przestępstw, gdy nie widzą innych sposobów zdobycia potrzebnych rzeczy. Zapewnienie dostępności towarów może zapobiec chaosowi. Jeśli do tego dojdzie, wieże strażnicze więzienia mogą stać się koniecznością, ale również sprawdzić, czy nasze prawa skutecznie pomagają w walce z przestępczością. Wraz ze wzrostem populacji jest trudniejsze, widzicie? No. Niestety mamy te problemy, kurczę, z przestępczością. Okej. Zamarznięta zatoka. Tu możemy odkryć kolejnych mieszkańców. Pytanie, czy tam iść, czy iść gdzie indziej. Stare obserwatorium. Ta wysoka budowla często przyciąga wyrzutków i uliczników, którzy wolą żyć wspólnie w izolacji niż przestrzegać praw Nowego Londynu. Eskortuj. Od czasu zawalenia się wieży obserwacyjnej osada chyli się ku upadkowi. Niektórzy mogą być skłonni ponownie rozważyć sytuację i przeprowadzić się do miast. Opuszczona kopalnia węgla. Mamy to. Weź zmagazynowane prefabrykaty. Zachowaj prefabrykaty do konserwacji drogi. Kompleks górniczy zamieszkały niegdyś przez dzieci, które z czasem dorosły i stały się mieszkańcami Nowego Londynu. Z rozkazu kapitana ostatni górnicy wrócili do domu, ale wiemy, że w szybach wciąż są pokłady węgla. Droga dojścia jest w kiepskim stanie, ale znaleźliśmy magazyn z prefabrykatami, których kapitan zamierzał użyć, aby go ulepszyć. Możemy je zabrać albo pozostawić, jeśli chcemy ponownie eksploatować. Pozostawmy, tak. Coś później weź. I nie. Połącz drogi. Potencjalna osada. Opuszczony podstępnik górniczy. Kompleks kopalń zamieszkany. Zwiększyć nasze zapasy. Aż do wyczerpania zasad. 448 tysięcy węgla tu jest, no to dużo. Połącz drogi. Ekipy frustlądowe. Stać nas na to. Produkcja 250 węgla. Idziemy w to. Idziemy w to. I zobaczymy, co teraz będzie się działo. O! Co tu się dzieje? A, chyba tą drogę, żeby budować. Czy tak? Nie, chyba do tego musimy. Uj.
Cię tu będziemy musieli step by step, widzę, budować. Dobra. Co jest? W trakcie budowy. No dobra, niech budują. Wiecie, jak uzyskamy dostęp do tej kopalni, no to będzie spoko. Wróćmy do miasta w tym czasie. No, no to może kurczę, wyjdziemy dobrze ostatecznie na tym węglu. Rada, dostępne nowe prawa, można rozpocząć głosowanie. Ja się boję, kurczę, tej rady. Boję się naprawdę tej rady, żeby, kurczę, oni mnie czasem nie odwołali. No, wiecie co, ja bym zrobił jeszcze najpierw... Nie mamy siły ludzkiej, kurde, ale lipka. Naprawdę lipka. Dobra, możemy trochę ludzi tak naprawdę stąd na przykład cofnąć. Bo to i tak mamy tak, i tak mamy nadwyżki, więc cofnijmy nawet więcej. I uzyskaliśmy 270 siły roboczej. Ja bym jeszcze użył lodołamacza. Właśnie, bo tu jest, zobaczcie, tu jest jeszcze węgiel. O, płytki. Czego tu nie możemy? A może już mamy to? Nie, chyba mamy to odkryte w sumie. To bez sensu trochę, ale dobra. Zbudujmy jeszcze w takim razie takie szersze tutaj. Żeby było więcej miejsca jakby wyłamanego tam dookoła. Dobra, mamy aktywny dystrybutor ciepła. Siły roboczej nam brakuje. Ciepłowniki, dobra, będziemy mieć, prefabrykaty też będziemy mieć. Tylko że degradacja nam się zwiększy, ale no to da nam sporo ciepła. Sporo ciepła nam da. Zimno niewielkie. Zobaczmy, jak tam tutaj praca wre. Czy udało się drogę zbudować? Zimniejszy sezon, niedobrze. Czy ta droga funkcjonuje już? Bo tak to dziwnie wygląda trochę. No to jakbyśmy nie mieli do końca doprowadzonej tej drogi, trochę to wygląda. Brace yourselves. Cold is coming. A może i mamy? Węgiel. Opuszczony posterunek graniczny 250. Dobra, czyli w końcu ogarniamy. Czyli to nam, zobaczcie, daje węgiel. Moment. No tak, no bo wygląda na to, że tu jest. Że tu się odbywa ta praca. Tak, bo to jest te 250, widzicie, z tego posterunku granicznego. Oj, dobra, wyłączmy wysokie obroty. Już byśmy przeszarżowali trochę.
26 tygodni, a tu? Tu się zaraz skończy chyba. 12 tygodni, dobra, wiecie co? To zbudujmy jeszcze jedną dzielnicę wydobywczą, tylko że 600 siły roboczej potrzebujemy. To jeszcze chyba tutaj trzeba będzie odpiąć stąd. Kurde, przez brutalnych przestępców, ale mi mordują. Dobra, może... Co, idźmy jeszcze w drzewko idei. Na ilość energetyczna, zaawansowane kopalnie węgla, no to też by było dobre. Wydajność energetyczna upraw, co to daje? Wybór upraw. To jest dobra idea. Dobra, zbadajmy tę koncepcję. To w dzielnicach spożywczych, widzicie, nam spadnie zapotrzebowanie na ciepło. Dobra, idźmy może do tej rady. Zobaczmy, co tutaj, nad czym tutaj możemy głosować. Społeczeństwo, władza, społeczeństwo może. Wychowanie dzieci, tak, dajmy to. Za, przeciw, praktyki rodzinne. Wszystkie dzieci muszą pomagać jednemu z krewnych w pracy, aby nauczyć się fachu i podtrzymać rodzinne tradycje. Obowiązkowa edukacja. O, aktywnych robotników wzrasta. Dobra, zaproponujmy to w sumie. A zobaczcie, to są członkowie rady. Formatorzy. Propozycja. Negocjuj, jesteś zaakceptowany. Dobra, wiecie co? Głosujmy nad tym. Praktyki rodzinne. Wymagane 51, moim zdaniem przejdzie to. Ale ledwo. O dwa głosy. Ale ci, zobaczcie, co są. Reformatorzy są źli na mnie. Attention, citizens! A new law is in effect. Ci za to są przychylni. Dobra, zorganizujmy jeszcze wieczorne modlitwy. No, także wierni mnie bardzo kochają, ale reformatorzy za to mnie nie lubią, ale ich jest tylko 6%, więc w sumie walić ich. Martwi się o syna i szuka winowajców. Mały Joey całą noc kaszlał. Jego czoło jest rozpalone niczym generator. To tarnerzy. Wiem, że to oni przywlekli tutaj skądś nową grypę. Teraz proszę bardzo, łażą sobie po okolicy, gdyby nigdy nic. Zabijają ludzi, od co? Błagam Boże Przenajświętszy, nie mogę stracić kolejnego dziecka. Ktoś musi przemówić im do rozumu. Dobra. Nie marudź. Stałe źródło ciepła poza... Stare źródło paliwa poza miastem. Dlaczego ja tego nie odkryłem cały czas? Dziwne. Dobra, mamy na kolejną dzielnicę. Dobrze, zbudujmy tą dzielnicę wydobywczą. Tu gdzie mamy ten węgielek, no. Lekką nadwyżkę żywności na 100% to pracuje, to też na 100%.
też na 100%. Zbuduj budynki aktywny. Dystrybutor ciepła, to nam by jeszcze tu poprawiło sytuację. Czemu on tu nie może być postawiony? A tu na przykład. Czy w dzielnicy jakiejś musi być postawiony? To zastanówmy się, gdzie to postawić. To będzie jeszcze długo pracowało. To jest pełno tygodni. Dobra, to tu może postawmy ten aktywny w sumie. Dystrybutor ciepła. O, i ci mnie kochają, nowolondończycy przychylni są, zobaczcie. Wierni są przychylni. No naprawdę, teraz mamy dobre poparcie. Reformatorzy nas nie lubią, ale ich jest mało. Więc możemy forsować różne projekty tak naprawdę teraz. Nowe prawa niedostępne. Tu co mamy? Tradycja. Postęp. Rywalizacja. No, materiałów nam zaczyna trochę coś brakować. Nie wiem dlaczego mamy, że nie znaleźliśmy niby tych nowych źródeł paliwa. Już mamy kurde tu drogę. Asystowana kwarantanna. Dobra, dajmy to. Tylko, że teraz nam wzrośnie pewnie okrutnie zapotrzebowanie na mieszkania. Nie wzrosło jakoś strasznie. Please dispatch gift boxes to the steward by post to avoid unnecessary queuing. Nie wiem, czy ten mod, że ten aktywny dystrybutor ciepła zbudowałem. A tak to trochę wygląda, że średnio. Bardzo nam siła robocza wzrosła, nie wiem czemu. Chyba tu przestała działać kopalnia, tak myślałem. Dezaktywowano. Dobra, rozbierzmy to. Materiałach super stoimy. Aj, kurczę, niepotrzebnie ten aktywny dałem tu. Bo to podkręca tam produkcję. Materiałów, na materiałach bardzo dobrze stoimy. Musimy, dobra, musimy jeszcze jedną poletko pod żywność zrobić. I będzie naprawdę nieźle. Przeładowania lodu, a tu jest jeszcze ta żywność. Ewentualnie tam dalej. Dobra, tu jeszcze może byśmy zrobili.
jeszcze zrobimy pod żywność, będziemy mieć spokój. Czemu te ekipy coś... No nie rosną te ekipy frostlądowe. Ciepłowniki. Reformatorzy proponują podjęcie działań. Ci kurcze mają 6% ich jest, a ciągle kurcze jakieś tutaj reformy chcą mi robić. Zarządco, ciepłowniki i ich niedobór stał się dla nas dużym problemem. Jednak reformatorzy mają pewien pomysł. Uchwal przepis wytrzymałe, dobra konsumpcyjne. To pomoże naszemu miastu. Z niedowierzaniem przysłuchują się propozycjom innych społeczności. Z całą pewnością doceniliby twoje wsparcie. Obiecaj społeczności, że wykonasz czynność wytrzymałe dobra konsumpcyjne. Nie będę tego uchwalał. Mogą mi spadać. Reformatorzy się nie liczą, ich jest mało. 6% to co mi po nich. Oj, ale z tymi mi też spadły relacje coś. Z wiernymi. Już nie mogę nawet modlić im zorganizować. Niedobrze. $397 000. Zobaczcie, mamy tego węgla. To mamy mieć 540 tysięcy. No nie wiem, czy mi się uda uzbierać. Tak w końcu wygląda trochę ślamazarnie. Tu się zaraz węgiel kończy. Ujujujujuj. Naprawdę wygląda to w końcu słabo wszystko. Tu tych ekip coś frostlądowych mi nie rośnie. Wymagania opuszczone po stronę graniczne 10. Produkcja dzielnica logistyczna 5. Wiecie coś z tego? Tu byśmy ekipy frostlądowe stracili znowu. Wyżyny. Poziom zagrożenia wysoki. Uchwal dowolne prawo, prewencja epidemii. Dobra, może zróbmy to. Miasto. Prace społeczne. Podstawowe prewencja epidemii. Asystowana kwarantanna. Wierni to popierają. Nie, nie. Zaproponujmy asystowaną kwarantannę. I co? Chyba będziemy głosować od razu. 31 popiera, więc... Wydaje się, że projekt przejdzie. 51 musi być. Oj. A, ładnie, ładnie przeszło. 68 za. No i elegancko. Oj, ale teraz widzicie, zapotrzebowanie na schronienie wzrosło. Take note. A new rule enters into force.
tu 11 zamarzło na śmierć. No nie fajnie to wygląda. Tu cały czas trzyma 33%. No powiem wam, że ciężko, słabo to wygląda trochę z tym węglem. Nie wiem jak to wybić. Tu nam się zaraz węgiel skończy. Lipa, lipa będzie z tym węglem. Były szkutnik. Się zastanawiam jeszcze. A, dobra, już wiem. Aktywny dystrybutor ciepła trzeba tu walnąć. To nam podkręci przecież moc jakby z tej kopalni. Generator. No z żywnością jest spoko. Z magazynem tak sobie, z tymi dobrami konsumpcyjnymi. Zapotrzebowania na produkcję, dzielnica centralna 50. Co ja tutaj właśnie, żeby dobre konsumpcyjne podbić, to jeszcze mnie ciekawi. Wszystkie przedmioty, które zaspokajają pragnienia mieszkańców. Goods. Mogą być produkowane z materiałów w dzielnicach przemysłowych. Pamiętaj, że musisz przełączyć produkcję przemysłową na produkcję dóbr konsumpcyjnych zamiast prefabrykatów. Okej. Czyli chyba musimy teren pod prefabrykaty znaleźć, dobrze zrozumiałem? Jak tu już nie. A tu jeszcze chyba są te prefabrykaty, no to tu musimy iść i tam dobra konsumpcyjne odpalić, tylko że mi się już w ogóle prefabrykaty kończą. Oj, 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 widzicie, same problemy. Ale z tym węglem, no dobrze, że się zbliżamy do tych 594 tysięcy. Mnie gnębi to, że tu jest znajdź stałe źródło paliwa poza miastem i coś nie mogę tego zrobić. Okej, teraz lepiej będzie. Produkcja 250. Wymagania. Właśnie to jest trochę lipa, bo mamy znaleźć stałe źródła paliwa, a dopóki to eksploatujemy, no to ja nie mam ekip frustlądowych, żeby ich gdzie indziej puścić w ogóle. Tu ludzi trochę moglibyśmy pozyskać. No nie wiem, nie wiem. Na razie wróćmy do miasta jeszcze. Zimno znaczne. To musimy rozebrać już. Bo szkoda i ciepłowników, i prefabrykatów tak naprawdę. Magazyn. Widzicie, na wszystko mamy magazyn.
Ale tylko w materiałach. No w materiałach mamy mega nadwyżkę tak naprawdę. Tu teraz jest dobra produkcja. Ale to teraz już tylko tak mamy 120 stąd produkuje, 250 eksportujemy, no to importujemy, no to mamy 370 i produkujemy też 370, no to już jest słabo. To już są słabe dostawy węgla. Zimno poważne. Zamarzają nam na śmierć ludzie. Spróbujmy może rozbudować tą dzielnicę, no bo tutaj coś trzeba wykombinować. Ciepło. Zobaczymy, czy ta rozbudowa sprawi, że tutaj będzie więcej niż 120 węgla produkowane. Burda na czuwaniu, brak jednolitych przepisów. Zarządco, wczoraj podczas czuwania miał miejsce haniebny incydent. Część rodziny zmarłego chciała tradycyjnego pochówku, natomiast inni uważali, że to marnotrawstwo i ciało powinno zostać przekazane miastu. Opinia, iż to może pomóc ocalić życie ludzi, spotkała się ze stwierdzeniem: nie zaryzykuję duszy mojego ojca, po czym wybuchła awantura i doszło do rękoczynów. Po wszystkim okazało się, że ciało zniknęło, a teraz obie strony oskarżają się wzajemnie o jego kradzież. Niestety nie jest to odosobniony przypadek. Może warto wprowadzić powszechne przepisy, jak postępować w takich sytuacjach. Uroczyste pogrzeby. 30 tygodni. Pozyskiwanie wnętrzności zmarłych albo uroczyste pogrzeby. O kurczę. Zignoruj problem. Nie, nie ignorujmy. Choroba lekko spada, jak to damy. A, pozyskiwanie wnętrzności zmarłych, jak damy. Szybkość badań lekko wzrasta. No kurczę, dobra. Dajmy, że to uchwalimy, ale mamy na to 30 tygodni. Czyli do 217 tygodnia, tylko musimy się zastanowić właśnie, w którym kierunku pójść. W którym kierunku pójść. Dobra, zbudujmy dzielnicę pod te prefabrykaty. Już nam się kończą, to dzielnica miała być chyba przemysłowa, tak? Wydobywczą tutaj pod te prefabrykaty. A oprócz tego jeszcze zbudujemy wiecie, no wiecie co, pod tą drugą dzielnicę jeszcze tu może na tych materiałach zbudujemy. Tą dzielnicę przemysłową, nie? Tych materiałów to mamy pełno. W zasadzie to mógłbym wyłączyć nawet. Prawie że. Please dispatch gift boxes to the steward by post to avoid unnecessary. Z żywnością też dobrze stoimy. Na materiałach szczególnie mamy nadwyżkę niesamowitą. Ale pora prefabrykaty odpalić, bo tu już nam się kończą. Z
Zobaczmy, czy tu więcej... A, tak, jest większa produkcja. 150 wydobywa to. No to dobra, to jeszcze trochę podkręciliśmy. 400 teraz produkujemy. Jakoś sobie radzimy. No ale już jest lipa, bo już tu więcej węgla nie ma. Tu coś jeszcze jest, co to jest? A, stary punkt postoju, dobra, to tu też musimy dojść. Bo tu sobie będę mógł kolejną dzielnicę logistyczną zrobić. Oj, nie, nie, nie. Nie tak chciałem. Stąd będę miał kolejne ekipy frustlądowe. Tak, tak, to jest mądre, żebyśmy tam poszli. Zimnoznaczne. O, i tutaj prefabrykaty, tak. Zaczynaliśmy produkcję prefabrykatów. 800 jeszcze jest, a więc jeszcze 53 tygodnie to będzie pracowało. No i spoko. I tutaj sobie jeszcze zbudujmy dzielnicę przemysłową. Tylko nam brakuje trochę siły roboczej. Skądś musimy ją zabrać. Nie wiem, czy to nie wyłączyć nawet całkowicie już. Albo... Tu co mamy? Tu mamy żywność. Mieszkalną. Tu mamy... A, tu też mamy... Dobra, to tu jeszcze skręćmy trochę. Nawet tyle już starczy. I sobie teraz zbudujmy tą dzielnicę przemysłową. Oj, akurat 50 materiałów potrzebujemy, także... Co jest? Zobaczcie, tu nie mogę zbudować, tu gdzie chciałem. Musi być w miarę blisko, widzicie? Dzielnicy mieszkalnej. Dobra, to może tu. Dobra, budujmy dzielnicę przemysłową. Akurat widzicie, tyle materiałów mamy, ile potrzeba tutaj znowu do wytwarzania tych dóbr konsumpcyjnych, także być może nam się to wszystko gdzieś tutaj zrównoważy. Będziemy fajnie rządzić tym miasteczkiem. Dobra, wiecie co, może spróbujmy uchwalić to prawo, o którym mówiliśmy, czyli pogrzeby. Pytanie, które... Uj. Skiwanie wnętrzności. Uroczyste pogrzeby raczej. No, uroczyste pogrzeby, bo tutaj za tym są. Dobra. Zaproponujmy uroczyste pogrzeby. I głosujmy. Mały krok w stronę tradycji. Co, nie będzie 51? Jest! Jest! 60! Pięknie! Dobre poparcie mamy. Ogólne zaufanie, zobaczcie. Zaakceptowany. Kurczę, oddala nam się cały czas ten węgiel. Mi się to nie podoba trochę. Moglibyśmy wyłączyć generator też, no to wtedy
Poczekajcie, jakbyśmy dali wysokie obroty. Nie wiem, czy tu. Nie, bo to liczy wydobycie tylko. W magazynie nic nie mamy. Węgla. Więcej ciepła produkujemy, dobrze. Prefabrykaty. O, o! Dzielnica przemysłowa. Tylko, że tutaj też ci produkują prefabrykaty na razie. Dajmy, niech produkują. Dobra. Teraz zobaczymy, co się stanie. Dobra, konsumpcyjne, zobaczcie. Dzielnica przemysłowa 25. No, no to już tutaj lepiej wyglądamy. Ale i tak jesteśmy w potrzasku. Tutaj trzeba dzielnicę tą logistyczną zbudować. One of our oldest citizens. Robocza 400. Brakuje nam. Dobra, wiecie co? Dajmy tu 0. Też dajmy, skręćmy to też. Skręćmy tak, na razie na materiałach będziemy potężni, ale mamy tutaj w magazynie dużo. Więc widzicie, starczy nam na 52 tygodnie. Idźmy w dzielnicę logistyczną. Może coś wymyślimy. Dzielnice logistyczne będą nam produkować te, wiecie, ekipy. Prostlanderów. Przy kolejnych 15 ekip dostaniemy, więc będziemy mieli 20 ekip. To będę mógł nimi trochę poszaleć tam. W tych ekspedycjach. No. Dostałe źródło paliwa, widzicie, musimy znaleźć. Poza miastem. Wiernych, zobaczcie, mamy 17%. Zorganizujmy im wieczorne modlitwy. Jeszcze widzicie, gramy na wiernych cały czas. Szanowany, kurde, już jestem szanowany. 19% o wiernych. Oprzemy się o wiernych po prostu i tutaj myślę, że w ten sposób zwyciężymy. O, tu co się dzieje? Produkcja dóbr konsumpcyjnych, no dobrze. Dobra, teraz widzicie, ciepłowniki będą nam szybciej rosły, przez to, że mamy te dobra konsumpcyjne. O! I mamy, nasza populacja stabilnie rośnie, także spoko, spoko. Dostaniemy kolejny zastrzyk ludzi niebawem. I siły roboczej tym samym. Ale to wszystko się opiera na tym, że te materiały teraz pożeramy. Gdzieś on produkt.
akcja. Cóż. No nie, no musimy, kurczę, ogarnąć gdzieś, widzicie, kolejne zasoby węgla, no bo... Tak, no to będzie słabo. Zamarznięta zatoka. Poziom zagrożenia niski. Dobra, wyślijmy ekipę. Gdzie mieliśmy 20 ekip, teraz mamy 10. Dobrze, tak patrząc, wiecie, pod względem zarządzania takiego demokratycznego, dobrze tutaj z tymi frakcjami zarządzam, bo widzicie, jestem szanowany. Powiernych się opieram, których jest 19%. 50% jest nowo Londyńczyków, oni też mnie w zasadzie lubią. Trochę mniej mnie lubią Frostlanderzy. Nienawidzą mnie reformatorzy, ale ich jest tylko 6%, więc mi to wisi generalnie. Widzicie, tak działa demokracja właśnie. No dobrze. Nie wiem, czy nie zbudować dzielnicę mieszkalną, bo mnie stać w sumie. Zbudujmy może. Wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło, ale wyprodukujemy trochę schronień jeszcze, chociaż dobra, nie, olejmy to na razie jeszcze. I tak nam rośnie ta populacja, także dostaniemy kolejny zastrzyk ludności niebawem. This steward appreciates all your adoring letters and will answer personally in due time. Skręćmy tempo. No widzicie, teraz jesteśmy w tym miejscu takim, że szukamy tego stałego źródła paliwa. Jeszcze może jakieś idee, co odkryjemy w sumie. Dystrybutor ciepła. Ulepszenie generatora. Przesył ropy. A, tu jesteśmy, dobra, bo to jesteśmy w ogrzewaniu. Zobaczcie, tu mamy kolejne te zasoby. No, dobrze, że to ogarnąłem, że tu są jeszcze inne opcje. Frostland, siedziba zwiadowców, mosty powietrzne, punkty logistyczne, miasto, wynagrodzenie za pracę, blok mieszkalny, co tam da? Jakieś takie, wiecie, młodzież. Co to jest? Emancypowana młodzież? Posłuszna młodzież. Przestępczość lekko spada. Odsetek aktywnych robotników wzrasta. Służba w młodzieżowym wolontariacie. To mi się bardzo podoba. Chyba damy... Grupa nie ma rozwiązania. Dobra, czyli albo posłuszna, albo emancypowana. Robimy posłuszną młodzież. To mi się podoba. Koncepcja. Będziemy mieli więcej roboli i będą grzecznie tutaj nam pracować na naszą potęgę. Steward.
sporo ciepłowników mamy. Dawać, podkręcamy tempo. Fajnie tutaj to idzie na wzrost kolejnej populacji. Zobaczcie, 62% mamy. No to już myślę, że teraz, chociaż już mieliśmy ponad 11 tysięcy ludności, ale trochę gdzieś tam poginęło, trochę zamarzło i tak dalej. Ale sumarycznie od startu i tak fajnie idziemy do góry, bo startowaliśmy przecież mając 8 tysięcy ludności. tysiące, zobaczcie, wydobytego węgla. Także ta misja chyba polega na tym, żeby po prostu ten węgiel wydobyć w takiej liczbie, jak potrzeba. Tu jest 133 tygodnie. O co chodzi? A! Wyłącz wysokie obroty. Dobrze, że mi przypomnieli, bo zapomniałem o tym. Dobrze, że mi przypomnieli, bo zapomniałem o tym naprawdę. No wyłączmy. O, dobra, coś tutaj zrobiliśmy. Zamarznięta zatoka, dwie rzeczy mamy. Inni. W jaskini nieopodal zatoki natrafiliśmy na niepokojący widok. Ciała w skafandrach frostlandowych, starannie ułożone obok siebie, pozostawione do zamarznięcia. Zamarznięte powieki pomazano czarną ropą. Czy to jakiś upiorny rytuał pogrzebowy? Znaleziona na miejscu mapa wskazuje, że ci ludzie zmierzali w kierunku starej maszyny, znajdującej się gdzieś na samotnym wybrzeżu. Maszyna potrzebowała źródła paliwa. Powinniśmy zbadać sprawę. Rozumiem. Chciane dziedzictwo. Praktyki rodzinne. Nie. Rodzina to najlepszy sposób na zachowanie i przekazywanie potrzebnych zdolności. Tak jest. Dobra. Zaprosić. Wioska rybacka. Wróć później. 5 ekip frostlandowych, ale 1949 ludzi byśmy zyskali. Nie wiem, czy ja tego chcę. Dobra, tu mamy ludzi. Ja mam jeszcze samotne wybrzeże. O! Ropa. Tu idziemy. Idziemy tu koniecznie, bo tu są prefabrykaty, ropa, rdzenie. Także tu musimy dojść. Koniecznie. Zamarzają nam ludzie na śmierć. Zaraz będzie kolejny boost populacji, to dopiero będzie problem. Dlatego też nie chciałem tych ekip frustlądowych poświęcać na ściągnięcie jakichś tam ludzi, bo widzicie, że tutaj zaraz będzie boost po prostu populacyjny. Ale wiecie co? Trochę nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy tu chodzi o to, że my przegramy, jak my ten cały węgiel wydobędziemy?
czy wygramy. Trochę mam tutaj zagwozdkę. Węgiel wokół nowego Londynu, bo może to oznacza, że my przegramy. My cały ten węgiel wydobędziemy. Tutaj mamy znaleźć stałe źródło paliwa poza miastem. Dobra, zobaczymy. Skręćmy jeszcze tempo. Cieplejszy sezon, no to dobrze. To nas ratuje. Mamy tyle ciepła, ile trzeba. Co tu, prefabrykaty się skończyły? A nie, pozostało jeszcze. Materiały nam się zaraz skończą, zobaczcie. To musimy powoli tutaj odpalać z produkcją. Posłuszna młodzież. O, jest. Zwiększyliśmy siłę roboczą. Dobrze. Tutaj możemy sobie podkręcić teraz produkcję, na przykład tą materiałową. I troszeczkę, widzicie, wolniej nam to będzie spadać po prostu. 55. Jeszcze mamy chyba też materiały. Tak. Dobra, minus 55, no to już trochę doważyliśmy. Starszy na 26 tygodni. To i tak jest lipa. Dług wobec przyszłości. Posłuszna młodzież. No dobra. Ciepłowniki nam będą. Na tą ceremonię. Robianie kasań. Ci wierni robią dobrą robotę. Oni tutaj, widzicie, utrzymują, pomagają nam utrzymywać kontrolę nad społeczeństwem. Relacje oddani. Oni są nam oddani, zobaczcie. Tym może jeszcze byśmy coś dali. Dobra, wiecie co? Idźmy w drzewko idei jeszcze. Może byśmy coś odkryli mądrego. Społeczeństwo, młodzież. Dobra, to załatwiliśmy. Wieże strażnicze. Centra miejskie. Arena walk. Centrum pomocy doraźnej. Spada zapotrzebowanie na materiały wtedy. Ale to wszystko to samo jest. Dobra, zbadajmy tą koncepcję. Zróbmy to centrum pomocy doraźnej, że jakby będzie lipa, to żeby ich tam leczyli. Zwiększyliśmy mocno populację teraz. 12 tysięcy mamy liczbę ludności. No to dobra, no to tutaj jeszcze podkręćmy oczywiście produkcję tych materiałów. O, i zobaczcie, wyszliśmy na plus na materiałach. No, także sobie akumulujemy delikatnie materiały. Trochę nam brakuje teraz żywności. Musimy dzielnicę mieszkalną zbudować. To zbudujmy też. Dzielnicę mieszkalną, gdzie tutaj gdzieś chyba najlepiej. To jest dziura.
zostawmy jeszcze jedną dzielnicę mieszkalną, bo widzicie, jest lipka. Z żywnością też jest lipa, ale tutaj jeszcze mamy trochę zapas, starszy na 78 tygodni, więc całkiem sporo. Całkiem w porządku. Seniors, remember, our dutiful youth are eager to help however. Zbadano samotne wybrzeże. To coś jest ważnego. Znaleźliśmy ropę. Budować nową kopalnię. To miejsce być może w końcu zapewni nam paliwo, na które liczyliśmy. Nad rozpadliną spoczywa zniszczona maszyna, a w pobliskim śniegu znajdują się zasypane wagony. Widać wyraźne ślady obecności ludzi, a nawet składowania torafarów. Naszych zwiadowców zdumiała przede wszystkim ogromna ilość dostępnej ropy. Dobra, idźmy tutaj. O! Chyba wygraliśmy. Tak to trochę wygląda. Albo i nie. Na poszarpanym wybrzeżu spoczywa stary, porzucony dreadnought. Wygląda na to, że został przystosowany do zasilania ropą, a niedaleko znajdują się jej bogate złoża. Może kiedyś była tu rafineria, jednak głęboko w studniach spoczywają rzędy zamarzniętych, owiniętych w suki ciał. Nasi zwiadowcy wzdrygają się na ten widok. Te złoża ropy mogłyby znacząco zwiększyć nasze zasoby, ale z drugiej strony, aby się do nich dostać, musielibyśmy sprofanować gruby zmarłych. No trudno, no. Szanuj zmarłych. Albo dobra. Wyłącznie ze złóż ropy, gdzie spoczywają zmarli. Jak myślicie, sprofanować groby, czy nie? Dobra, sprofanujmy. Czarne złoto. Ropa uratuje miasto, ale musimy dostosować generator, aby mógł ją wykorzystać. W międzyczasie musimy zapewnić stałe, niezawodne dostawy. Nadszedł czas, aby rozszerzyć nasze wpływy poza Nowy Londyn. Załóż kolonię przy starym dreadnocie i połącz je drogą z Nowym Londynem. Tylko w ten sposób zagwarantujemy ciągły dopływ ropy. To ratuje miasto. Dobra, czyli musimy tu założyć kolonię, wychodzi na to, tak? Bądź ścieżkę. O co chodzi? A, dobra, musimy po... step by step budować, zapomniałem. Boże.
typu, co to jest? No dobra, budujmy tą ścieżkę. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak tą ścieżkę zbudujemy? Zbudujmy jeszcze tą dzielnicę. Jeszcze trochę mieszkań zapewnimy. Fajnie, że mamy pompkę na materiałach. Żywność nam lekko ubywa. Nie wiem, czy nie powinniśmy sobie rozbudować którejś z dzielnic. To może rozbudujmy. Będziemy chyba trochę więcej tej żywności produkować. Wielkie zimno. Ale będziemy musieli ten generator też przystosować do tego, żeby on mógł ropę obsługiwać. Ciekawe, jak to zrobić. Dystrybutor ciepła. Magazyn materiałów, centrum grzewcze, co to daje? Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Są magazyny, widzicie? Dobra, mamy centrum pomocy doraźnej. Jeszcze nam, zobaczcie, wzrosła jakby ta siła robocza. Już na 100% materiałów ile mamy, zobaczcie. Żywność, no, na minus 5 jest tylko. Ale mimo wszystko jest minus. Tu jest pełno jeszcze. Zobaczcie, ci nas kochają. Nowolondyńczycy. O, nam się skończyła produkcja, no, prefabrykatów. Niedobrze trochę. Zburzmy tą dzielnicę i wszystkie budynki. Czy drogę zbudowaliśmy? No tak trochę wygląda, jakbyśmy zbudowali, ale nie do końca. Cały czas mamy 20 ekip. A, wyślij kolonistów. Dobra, możemy. 3000 kolonistów się tutaj osiedli. No dobra, spoko. Zarządco, mam dobrą wiadomość. Dobre relacje z wiernymi sprawiają, że wygłaszają oni kazania, aby uspokoić ludność i łagodzić napięcia. Sądzę, że to może ugruntować twoje rządy. Jeśli chcemy nadal cieszyć się ich wsparciem, powinniśmy utrzymać ich aprobatę. No dobrze, dobrze. Zobaczcie, 3000 chyba ludzi z Nowego Londynu. Zabieramy i idziemy z nimi tutaj, gdzie jest ta ropa. Sprawi oczywiście, że siły roboczej będzie mało, ale to nic nie szkodzi.
Zobaczcie od razu, jaka pompka na żywności, na materiałach, na schronieniu. Nagle wszystkiego jest za dużo. Siły roboczej nam tylko brakuje. No i też zapotrzebowanie na ciepło powinno spać, zdaje się. Tak. Nagrywam już ponad godzinę ten odcinek, no ale chcę już dowieść, wiecie, tutaj założenie tej kolonii. No wydaje mi się, że to może być zwycięstwo po prostu w tym odcinku, nie? Skręćmy czas, bo i tak czekamy na to, aż nasi dojdą tam po prostu do tej ropy. Chociaż jeszcze może byśmy jakieś idee odkryli sobie. Centrum Pomocy Doraźnej. To jest spoko. Społeczeństwo, młodzież. Miasto, dyżury konserwacyjne, wynagrodzenie za place, blok mieszkalny, Frostland. Mosty powietrzne, punkty logistyczne. Zasoby, tartaki, cykle pracy, cieplarnie, fabryki. Centrum odzysku. Czterdzieści produkcji dóbr konsumpcyjnych jest wymóg. Tutaj dużo w odgrzewaniu wynaleźliśmy, a wymaga 75 przesyłów. Widzicie, i tak wtedy ulepszenie generatora będę mógł zrobić. Pompy głębinowe, zaawansowane kopalnie węgla. Co nam to da? Produkcja ropy. Dobra. Generalnie teraz czekamy, aż oni dojdą. O, dobra. Za chwilę będzie. Wpisywanie. No i pytanie. No, czemu? A zapis jest jeszcze. Dobra. Co teraz się stanie? No, doszli. Nic takiego się nie wydarzyło. A, dobra. Czarne złoto. Załóż kolonię w starym dreadnocie. Wysyłaj co najmniej 75 jednostek ropy do Nowego Londynu. Czas budowy. Stary dreadnought. Co, budują oni to, czy nie? Więc nie kumam czegoś tutaj. Trochę to wygląda, jakby przepadli mi ci ludzie w ogóle, którzy tu szli. A, stary dreadnought, zobaczcie, i zero ludzi. Moment, moment. Aha, dobra. Trwająca budowa. Dobra, widzicie, budujemy się w tym starym dreadnocie. Mamy to. Odkryto złoża ropy.
zimniejszy sezon, zapotrzebowanie na ciepło notuje wzrost. Załóż kolonię w starym dreadnocie, dobrze. Teraz co? No tutaj będziemy musieli jeszcze tymi 3000 zarządzać. Aj, wiecie co? Dobra, bo to widzicie, to będzie trwać i trwać ta misja jednak. Także myślę, że sobie... Tylko to ogarnijmy może tak pokrótce chociaż. Nowy Londyn, stary Dreadnought. Dobra. No i co? Tu też będziemy musieli najpierw odkrywać. A, to my doszliśmy do tego starego Dreadnought'a. Tylko mieliśmy w prologu. Wychodzi na to. Wyślij zasoby. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że w tym momencie będę kończył ten odcinek, a ogarniemy sobie to już w kolejnym. Także trzymajcie się, do następnego, no i cześć!